Perspektywy rozwoju społeczno-zawodowego młodych Kołobrzeżan od lat uważane są za niewystarczające, dlatego większość z nich wyjeżdża na studia lub za pracą do dużych miast i często już tam osiada na stałe. Aktualnie niewielu młodych ludzi dostrzega tutaj dla siebie szansę na rozwój i dobrze płatną pracę, dlatego temat ten został poruszony podczas komisji. Problem leży w czym ja się zetknąłem z kolei. W wysokości wynagrodzenia młodych ludzi. Gro młodych ludzi zarabia tutaj w Kołobrzegu najniższą krajową. Miasto mamy z kolei jedne z droższych, nie tyle w regionie, ale nawet śmiem twierdzić, że droższe od niektórych państw europejskich. Wśród propozycji, które padły na zwiększenie atrakcyjności naszego miasta, jest między innymi powstanie uczelni wyższej. Dużo młodych osób interesuje się właśnie, jeśli chodzi o kierunki, tak, załóżmy prawo i administracja, psychologia oraz turystyka. Jeśli chodzi o turystykę, Kołobrzeg byłby dobrym miejscem, aby powstała uczelnia o kierunku, która by rozwijała młodych osób w kierunku turystyki. Moglibyśmy myśleć o szkole zawodowej, moglibyśmy myśleć o przyciągnięciu takich inicjatyw. No i ja wiem też, że interesuje się też Uniwersytet na przykład Adama Mickiewicza. Kolejnym pomysłem jest poszerzenie granic miasta, a co za tym idzie rozwój różnego rodzaju działalności gospodarczych, a także powstanie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości jako pomoc dla mieszkańców w zakładaniu biznesu i jego późniejszym wspieraniu. Problem moim zdaniem główny jest taki, że problem jest z pracą, że trudno sobie wyobrażać, że ktoś pójdzie na studia, zdobędzie jakieś fajne doświadczenie, to ciężko jest o firmy, w których można się później fajnie rozwijać. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie jakoś, nie wiadomo jak tym zaradzić, bo u nas dużego biznesu, dużych firm, dużych korporacji w Kołobrzegu raczej nie będzie, nie ma na to jakichś nie wiadomo jakich wielkich perspektyw. Jednak jest też możliwość stworzenia czegoś własnego. Bardzo podoba mi się i wspieram i kibicuję inicjatywie Centrum Przedsiębiorczości, rokowanie takiej przestrzeni, żeby powstawały nowe inicjatywy biznesowe w Kołobrzegu. Ciężko jest często zacząć młodym myśleć o biznesie. Jest bardzo dużo wątków, które trzeba na samym początku wiedzieć albo bardzo łatwo można się sparzyć. Dużą szansą na zwiększenie konkurencyjności miasta dla młodych osób jest również coraz lepsze połączenie komunikacyjne pomiędzy Kołobrzegiem a innymi miastami. Połączenie drogowe S6. Do szczęścia brakuje nam jeszcze S11, które skomunikuje nas z południem i to spowoduje, że odniesiemy cywilizacyjny skok jako miasto. Ja nie będę ukrywał, że doszukuję się również tego skoku cywilizacyjnego poprzez szybkość połączenia z miastami, które są w orbicie naszego zainteresowania. Mówię tutaj o Szczecinie i Koszalinie. Koszalin to jest raptem 20 minut samochodem, a może czasami i mniej. Szczecin już wiemy, że w godzinę można się do Szczecina dostać. To jest żaden problem, żeby młody mieszkaniec Kołobrzegu mógł szukać swojej aktywności również i gospodarczej poza granicami administracyjnymi naszego miasta, jednocześnie spokojnie tutaj mieszkając. Perspektywę rozwoju miasta w kierunku tworzenia miejsc pracy dla młodych mogłoby przynieść inwestowanie w nowe gałęzie gospodarki. Przełamywania barier sektorowych, bo my wiemy, że ten sektor turystyczno-uzdrowiskowy jest w zasadzie głównym, jedynym i tutaj działaniem miasta powinno być jednak mimo wszystko tworzenie nowych sektorów gospodarki w oparciu i teraz jeśli mówimy o ludziach młodych, to zdecydowanie nowoczesne technologie, zdecydowanie. I tutaj Kołobrzeg ma swoje atuty, uważam, dlatego że my tak naprawdę powinniśmy bazować na gospodarce morskiej, czyli niebieskiej, oraz gospodarce zielonej, czyli ekologii. Badania wskazują, że w związku z farmami wiatrowymi w tym zakresie infrastruktury wiatrowej może pracować kilka tysięcy osób. To nie ukrywam, dla Kołobrzegu mogło być kolejnym jakimś tam kołem napędowym gospodarczym i mogło powodować, że zbudowalibyśmy jeszcze dodatkową nitkę czy tam nogę gospodarczą obok turystyki. To też mogłoby zachęcić młodych ludzi zarówno do pozostawania w mieście, jak i do powrotów, jak też do ściągnięcia, bo nie muszą wszyscy kołobrzeżanie wracać do Kołobrzegu. Jeśli ludzi będzie chciało tutaj przyjeżdżać z uwagi na to, że my jesteśmy naprawdę atrakcyjnym rejonem do życia. Kolejnym argumentem przemawiającym za powrotem do Kołobrzegu jest przywiązanie do rodzinnego miasta i wsparcie bliskich. Ja jak tutaj wróciłem, to odnalazłem przede wszystkim swoją tożsamość,
swoje korzenie. Zrozumiałem, że iluzoryczność wyjazdowa do wielkich miast i robienie kariery i bycie jednym z miliona tam, mówię tutaj akurat o Warszawie, jest bardzo trudne i czasami bywało depresyjne, więc w momencie, kiedy ja wróciłem tutaj do miasta, ja po prostu wiedziałem, co ja chcę robić. W dyskusji podjęto również temat dostępności do mieszkań na wynajem, czy przedszkoli i żłobka.